Na inaugurację 27. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Cracovia podejmowała ŁKS Łódź. Nasza liga w tym roku przyciąga kibiców na trybuny, ponad 10 tysięcy widzów, a wśród nich m.in. Agnieszka Chylińska. Gospodarze zaczynają lekko speszeni obecnością takiego gościa, bo w akcji jako pierwszy ŁKS Balić do Hotiego i świetnie broni Łukasz Chrapek, który drugi mecz z rzędu wychodzi w podstawowym składzie Cracovii. 18 minuta i pierwsza ciekawa akcja Cracovii. Kakabadze do Rakoczego. Rakoczy oddaje piłkę Gruzinowi. Makuch myli się w polu karnym, ale jest Källman! I jest 1-0 dla Pasów. 8. gol w tym sezonie Beniamina Källmana. On kocha grać przy ulicy Kałuży. W 7 ostatnich spotkaniach 5 goli i 3 asysty Fina. Z takim zawodnikiem można myśleć o pierwszym komplecie punktów od inauguracji wiosny. Rzut rożny dla ekipy gości. Ramirez do Durmusiego, ten w pole karne, wprost na głowę Mamadowa za lekki strzał obrońcy ŁKS-u, by to mogło przynieść wyrównanie. Do przerwy to gospodarze prowadzili 1-0, a po przerwie piłka do Janczukowicza, ten pada w polu karnym. Sędzia Marcin Kochanek pokazuje, że tu absolutnie nic nie było, ale po chwili zostaje wezwany do monitora i po obejrzeniu powtórek zdecydował, że Bitri faulował w tej sytuacji zawodnika ŁKS-u i mamy rzut karny dla gości. Do piłki podchodzi Dani Ramirez. 100% skuteczności z rzutów karnych w tym sezonie Hiszpana. 6 na 6 strzelanych, 11 wpadło do siatki. Ogólnie Ramirez ma 7 bramek w obecnych rozgrywkach. Widzimy, ile to spotkanie kosztowało emocji trenera Matysiaka. Nawet nie patrzył na tego gola Ramireza. Cracovia rzuca się do odrabiania strat. Sokołowski dwukrotnie blokowany. Potem jeszcze piłka pod nogami Bitriego. Ogromne zamieszanie, które kończy się wybiciem piłki z pola karnego ŁKS. Dziś w bramce gości kontuzjowanego Aleksandra Bobka zastąpił Dawid Arndt i to właśnie on w tej sytuacji interweniował. Dani Ramirez traci piłkę, przejął ją Otar Kakabadze. 2-1 dla gospodarzy. To Otar Kakabadze przejął opaskę kapitańską od Michała Rakoczego, który został zdjęty z boiska. I w tej sytuacji Gruzin zachował się jak prawdziwy kapitan. Pierwszy gol Kakabadze w tym sezonie. Cracovia w kolejnych minutach stwarza sytuację, by podwyższyć wynik meczu. Strzał Beniamina Källmana odbija piłkę golkiper ŁKS-u i wciąż gospodarze prowadzą tylko 2-1. Po chwili Patryk Makuch i znów Dawid Arndt górą. Mokrzycki fantastycznie minął Knapa. Michał Mokrzycki coraz bliżej pola karnego. Tejan do Stipe Juricia. 2-2. Stipe Jurić pojawił się na boisku zaledwie 8 minut wcześniej. To jest niespodziewany bohater. Ostatnio grał w rezerwach ŁKS-u, a w Ekstraklasie wystąpił tylko 2 razy w tym roku. Ostatni raz 28 lutego, a dziś to bohater ekipy z Łodzi, przynajmniej tak się wydawało przed końcem tego meczu. Tu uderzenie Majgarda wprost w ręce golkipera ŁKS-u. Ostatni gwizdek sędziego Kochanka. Więcej emocji w tym spotkaniu nie będzie. Cracovia remisuje z ŁKS-em Łódź 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.